Hej, słuchajcie, to jest Kilow klasyczny, dlatego tu kolega pytał jak go ładuję, ładuję go normalnym klasycznym USB, nie USB-C, USB-C tutaj jest do laptopa, a ten jest ładowany tym USB Kilow. no i powiem wam, że no bardzo dobra rzecz i dobra cholera, wiecie, że se jaja robi. oczywiście to taki żart z tym ładowaniem, Kilow jest po co potrzebny, Słuchajcie, rozmawiałem sobie z kumplem tutaj z Leszna. Opowiadał jak dziadkowie jego w czasie wojny po prostu chronili się w piwnicach budynków przed tutaj różnymi sprawami, nalotami czy, czy, czy inwazją tutaj wojsk i zawsze na wyposażeniu powiedzmy piwnicy w której chronili się ludzie, było parę kilofów, były też szpadle, był jakiś przecinak do, po prostu. Chodziło o to, żeby w razie przywalenia w schronie, no, ci, co zostaną przywaleni, no, mieli szansę po prostu się wygrzebać, wydobyć. Oczywiście no, ratunek z zewnątrz mógł nie przyjść. Natomiast gdyby jakieś wejścia do piwnicy, do schronu piwnicznego zostały przywalone, to jak najbardziej kilofy były tutaj potrzebne. I to jest jeden z tych kilofów, dokładnie. Narzędzie ponad stuletnie, troszkę oprawione i zmodyfikowane przez kolegę. To jest jeden z tych kilofów z leszczyńskich piwnic w czas, czasów wojny właśnie. Ponieważ ja organizuję sobie powoli taki schron piwniczny, Kolega stwierdził, że no, oby się nie przydały, ale no, kilof jest potrzebny w razie czego. Do tego jeszcze szpadel oraz jakiś przecinek do ewentualnych prętów zbrojeniowych, czy jakiś brzeszczot. Brzeszczot jest, tutaj jeszcze jakiś szpadel trzeba będzie, ewentualnie młot, ciężki młot, szpadel, kilof. Takie zaopatrzenie będzie w schronie. Zobaczę, co tam, czy, 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 co tam jest u rodziców. Czy rodzice wzięli od dziadków jakiś most taki do rozbijania węgla. Ciężki. Eee, tu kilof jeszcze. No, będziemy wyposażać schron. Tyle w temacie. Pozdrawiam. Hej!